Młodzież Wszechpolska pyta. Pani poseł, ja chciałbym zapytać o umowę TTIP, której polska nazwa brzmi Transatlantyckie Partnerstwo do Spraw Handlu i Rozwoju. Pod tą ładną nazwą kryją się dosyć nieciekawe pomysły. Już sam fakt, że jest ona kształtowana w ukryciu przed międzynarodową opinią publiczną, budzi spore wątpliwości. Niemniej z pewnych niektórych informacji, które wyszły na światło dzienne z tejże umowy, możemy się dowiedzieć, że jeden z postulatów zakłada, że międzynarodowe korporacje będą mogły pozywać całe państwa przed niejawne sądy arbitrażowe, na przykład za stratę potencjalnych zysków. Czy także pomysł kolejny zakłada o niekonieczności informowania na etykiecie produktu, że był on modyfikowany genetycznie, czyli że to jest GMO. Korzyści z tejże umowy są bardzo wątpliwe, ponieważ przewidują wzrost PKB danego państwa o 0,5% PKB. To jest w granicy błędu statystycznego. I chciałbym wobec tego zapytać, jak pani i pani ugrupowanie się zachowa, jeżeli dojdzie do ratyfikacji tejże umowy, co prawdopodobnie nastąpi w ciągu najbliższych 2 lat, w kontekście tego, że na przykład pan minister Waszczykowski wypowiedział się dosyć o tej umowie pozytywnie. Nie znam tej umowy. Pierwszy raz tak naprawdę o niej słyszę, więc rzeczywiście być może jest przygotowywana w ukryciu. A mówiąc tak całkowicie poważnie, no myślę, że takie umowy trzeba w sposób bardzo ostrożny rozważać. I tak jak pan przyznał, jeszcze mamy czas na rozważenie wszelkich jej założeń i wszelkich argumentów za czy przeciw.